Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie widzów na dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. Będziemy kontynuować temat listów Piotra. Dzisiaj rozważanie będzie na temat Pisma Świętego i Proste. Dzisiaj ze mną w studiu jest Patrycja, Ania i Janusz. Ja mam na imię Igor. Rozpoczynając ten studium, będziemy się modlić. Nasz Dobry Ojcze, który mieszkasz w niebie, przychodzimy do Ciebie, aby dziękować Ci za słowa, które nam dajesz, za Twoją mądrość, którą nam przekazujesz, abyśmy to słowo mogli zrozumieć. Chcemy Cię prosić, abyś był teraz z nami, kiedy będziemy rozmawiać o tak ważnym temacie, jakim jest Twoje Słowo, jakim są proroctwa. Prosimy, Ty, przemawiaj przez nasze usta i spraw, aby to, o czym będziemy rozmawiać, podobało się Tobie. To niech będzie cześć i chwała w imieniu Pana, naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy mówić o proroctwach, które mówią. O Mesjaszu, które potwierdzają to, że Mesjasz miał przyjść, że miał umrzeć za nas, za ludzi. I w tym oczywiście będzie nam pomagało właśnie, szczególnie drugi list Piotra, który wprowadza nas w rozumieniu, jak powinniśmy podejść, jak powinniśmy rozumieć w zasadzie właśnie słowo Boże. Na sam początku naszego studium, chciałbym, abyśmy podzielili się tekstami, które, które nam są bliskie, mówiące o Jezusie Chrystusie jako Mesjasza, jako Tego, który chodził po ziemi i wcześniej proroctwa, które potwierdził rzeczywiście, On miał przyjść i wydarzenia, które, które dokonały się dokładnie według tego, jak te proroctwa przedstawiały. I mogę, może na samym początku będę Poprosił Janusza, by przedstawił tekst z księgi Zajasza i oczywiście poprosił też po to, aby przedstawił, jak rozumie ten tekst. Mhm. Czytam z 53 rozdziału księgi Izajasza niektóre teksty, które szczególnie mówią o roli Jezusa jako Mesjasza. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To teksty, które Piotr i jego współcześni na pewno znali bardzo dobrze. Często je słyszeli na nabożeństwach, w świątyni, ale wiemy, że zupełnie w kontekście Jezusa, w kontekście Mesjasza, nie tak go rozumieli. I to jest niesamowite, jak zmieniło się rozumienie prozw w czasach Piotra, w czasach Jezusa i zaraz po nim, kiedy Duch Święty otworzył umysły ludzi, którzy chcieli mu służyć i pokierował ich do tego, co się stało. Jak trudno widzimy jest rozumieć i interpretować proroctwa, które dotyczą czegoś, co jest przed nami. Jak często interpretując te proroctwa, można popełnić błędy. Ja dziękuję bardzo. Te, te uwagi są cenne, bo właśnie pokazują, jak, w jaki sposób Chrystus miał przyjść na świat, prawda? Jak, jakie było jego zadanie jako sługa przed Bogiem i jak w zasadzie doszło też do naszego zbawienia. To jest, to jest jeden z ważniejszych tekstów w zasadzie, które mówią o Mesjaszu, o Chrystusie, nawet, możemy powiedzieć, w kontekście nawet, nawet Nowego Testamentu. Dziękuję bardzo. Ania, może też poprosić, mogę poprosić, żebyś też przeczytała tekst i przedstawiła. Tak, ja chciałam podzielić się myślami psalmu 22. Pozwolę sobie na odczytanie kilku tekstów. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego, oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny Pogan. Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają. I nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo ich będzie mu służyć, będzie opowiadać o panu przyszłemu pokoleniu. W tej części psalmista podaje. Te wydarzenia, które miały miejsce w życiu Jezusa, jego działalności, związane z cierpieniem na krzyżu, z chwilą rozłąki od Ojca, jak również te słowa, które kończą ten psalm, słowa, które mają odzwierciedlać uwielbienie i chwałę, która będzie należna Bogu jako naszemu stworzycielowi. Jako, jako temu, który przyszedł po to, aby odkupić człowieka. Dziękuję. Właśnie ten tekst jest niesamowity, bo on przedstawia, jak wspaniale Jezus przed nas świat, żeby nas bawić. To jest też istotne, że właśnie te pierwsze słowa, które czytałaś, które Jezus w zasadzie wypowiadał, kiedy był na krzyżu, właśnie wskazują na to, że Jezus, kiedy, właśnie wtedy, kiedy konał, to mówiąc początek tego psalmu, to wiemy, że on dalej, w myślach recytował potem dary cały To jest niesamowite, że to są ostatnie w zasadzie myśli Jezusa przed, przed śmiercią. Więc pokazywał, jaki był jego cel przyjścia na, na, na tej ziemi, prawda? I właśnie w jaki sposób umiera. I, i zresztą tam to też ciekawie oddaje, właśnie to, że przybodli go ręce i nogi, więc to niesamowicie właśnie przedstawia ten obraz Jezusa w pełni, tak? Także dziękuję bardzo. Tutaj, tak, proszę. Się miło, od razu nas suwa skojarzenie. Jak istotne jest rozumienie Pisma Świętego, jak w różnych miejscach możemy znaleźć szczególne proroctwa. Mhm. Na ogół w psalmach nie spodziewamy się proroctw. Psalmy to, są, to jest rodzaj poetycki, pochwalnych utworów, czy to recytowanych, czy śpiewanych najczęściej, prawda, które mają uwielbić Boga. I nagle widzimy tutaj taką treść którą podejrzewam, nie dziwię się temu dostojnikowi etiopskiemu, który jak czyta Pismo Święte, on wtedy czytał Izajasza, ale pewnie jak czytał ten psalm, to tak samo miał jakieś rozterki na pewno. O kim to jest mowa? Czy to dotyczy tego, który to pisze, czy on pisze o swoich przeżyciach, o swoich jakichś doświadczeniach, czy o kimś innym może? Bo przecież to, co pisze jeszcze, co, co Izajasz pisał, to mówi o nim. Ale, ale psalmista tu mówi, jakby to dotyczyło dosłownie jego, o swoje wrażenia, cytuję. A więc mogło to, to się wprowadzić na pewno niejednego w rozderkę, co to jest. I dopiero, jak Piotr zwrócił uwagę na to, jak należy rozumieć słowa prorocze, jak Duch Święty otworzył oczy, Stało się to klarowne i jasne. Tak, pani, tak proszę. Ale dla Piotra te sprawy też kiedyś nie były no. jasne. On też tego nie rozumiał. On był razem z Jezusem, wiele rzeczy widział, ale dopiero po śmierci Chrystusa jakby przy, przejrzał na oczy. I po Aha, przecież, tak, przecież o tym wszystkim prorocy pisali. Tak, tak. tak dziękuję za te myśli. I teraz poproszę Patrycja, aby mhm. przeczytała następne proroctwo i powiedziała coś na ten temat. Ja mam taki krótki tekst, ale jak się okazuje, bardzo treściwy i bardzo konkretny. To jest tekst z Zachariasza, rozdział 12, wiersz 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. I będą go opłakiwać, jak opłakuje się Jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad Pierworodnym. No tu widzimy, że Zachariasz nawet podaje pewne szczegóły, można by powiedzieć. Podaje i konkretną nazwę miasta, w którym się wszystkie wydarzenia związane z Jezusem rozegrają. Mówi, że będzie on, zostanie ukrzyżowany. No i będzie bardzo opłakiwany jako ten jednorodzony Syn Boży. Tak, dziękuję. W zasadzie to po prostu też y, możemy znaleźć właśnie które elementy tego proroctwa w Psalmie 22, w Izajaszu 53 rozdziale. Mhm. I to jest niesamowite właśnie, że te wszystkie proroctwa ze sobą się łączą i tworzą pewną, pewną całość, która pokazuje właśnie y, o, y, o tym, y, kim był Jezus, y, które mówią o Jego misji na, na tej ziemi, prawda? I też oczywiście to, to co czeka nas jako, jako ludzie, którzy mamy być zbawieni właśnie przez Jezusa. Te porostwa nam się wydaje, że, że one, jak zresztą kiedy, na samym początku, jak tutaj Janusz, Janusz mówił, że, że właśnie one, one były coś, co wskazywało co, co bezpośrednio na Jezusa, jak dzisiaj możemy je rozumieć. Także, że one rzeczywiście wtedy musiały być interpretowane i rozumiane jako porostwa odnoszące się do Mesjasza. I tak? no, naprawdę jest, jest to trudne zrozumieć, jak to było to, to kiedyś. Tak? Natomiast wiemy, że, że przede wszystkim, zresztą co będziemy dalej mówić w lekcji, przede wszystkim to jest rola Ducha Świętego, który, który oświeca nas tak? I, i który daje nam do, do zrozumienia, jak rozumieć tekst Pisma Świętego. Więc, więc będziemy na tym też dalej rozważać. Teraz będę prosił Patrycję, by przeczytała nam drugi list Piotra. Pierwszy rozdział i tam od 16 do osiemnastego wersetu. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Dziękuję bardzo. Jak, jak myślicie, co Piotr tutaj miał na myśli, podając ten tekst w, takim, w tak ważnym liście do, do swoich adresatów? Że chrześcijaństwo nie polega na baśniach, tylko na hmm. tym, co widzimy co słyszymy, ale to jeszcze jest za mało, że jednak proroctwo dużo więcej nam powie albo pomoże zrozumieć to, co widzimy. Dziękuję bardzo. Właśnie w tych, tak, w tych listach, o których uczymy się w tym kwartale, w listach apostoła Piotra, chcemy go zobaczyć jako dobrego pasterza, jako tego, który pasie Trzodek, co mu zostało powierzone przez Jezusa. I pewnie czuł na sobie ten obowiązek. Był jednym z przywódców wczesnego kościoła, tak. jednym z głównych przywódców. Mhm. Ich pisząc listy do swoich podopiecznych, chce im przekazać to, co najważniejsze. I tutaj widzimy, że chce im przekazać jakby spodziewając się tego. Rozstania się z tymi ludźmi, chcę im przekazać to, co powinni zapamiętać. Czyli e, pamiętajcie o tym, że Jezus niedługo przyjdzie. Mhm. To jest najważniejsze, gdyż roznawiliśmy Wam moc i powtórne przyjście Pana naszego. I On do tak. tego cały czas nawiązuje, żebyśmy mhm. pamiętali o tym, że Jezus przychodzi i w związku z tym, co mamy robić, o czym mamy myśleć, co mamy czytać, jak mamy rozumieć to, co czytamy. Mhm. I stąd dalsza jego, dalszy jego wywód. Tak? Tak? Ale ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że, są, że dwa razy się pojawiają fakty mówiące o tym, że to jest mój syn umiłowany. Mhm. Piotr to słyszał właśnie dwukrotnie. I tak. dlatego rzeczy, które się słyszy dwukrotnie... Uważa się je na, za ważne albo nawet najważniejsze, i są to te myśli, które chcemy przekazać następnym osobom. I Piotr wiedział, że to jest istotne. Tak, tak, dziękuję bardzo. No właśnie, ten tekst szczególnie przedstawia, że Piotr przez ten tekst, że, że on był naocznym świadkiem tak? słów, które padły z ust Ojca. I to jest niesamowicie istotne. Yy, więc, więc Ewangelie mówią dokładnie o tym wydarzeniu, natomiast tutaj Piotr chce zapewnić swoich, swoich słuchaczy, czy adresatów listu, że, że on widział to na, to na swoje oczy i świadczy o tym. Jak wam się wydaje, dlaczego dla Piotra jest tak ważne, aby zawrzeć akurat te myśli w swoim liście? Dlaczego podaje takie argumenty w swoim liście? Dla mnie jest to yy, argument... Yy na to, że Chrystus faktycznie był wypełnieniem starotestamentowych proroctw, nie tylko mhm. dlatego, że ludzie go widzieli, nie tylko dlatego, że słyszeli, widzieli jego cuda, ale dlatego, że sam Bóg powiedział, mhm. że to jest mój syn. I tak jak Ania wcześniej wspomniała, powie, powtórzył to dwukrotnie. I to jest tak. takie boskie potwierdzenie, że faktycznie postać Chrystusa nie jest tylko interpretacją ludzką, interpretacją mhm. proroctw, ale jest faktyczną, faktycznym wypełnieniem tych proroctw. Tak, dziękuję bardzo. Są to tych, też... tych, którzy tak. to słyszeli, było tylko trzech. Tak. To nie jest wielu, jak na świadectwo tak doniosłe, tak, mhm. takie istotne, jakie tam usłyszeli, że to jest właśnie Syn Boży. I mhm. dlatego Piotr to szczególnie chce jakoś podkreślić i przekazać. Świadomy mhm. tego, co może nastąpić i tego świadomy, co już się w Kościele Wczesnochrześcijańskim pojawiało, że pojawiały się błędy, wypaczenia, fałsze i różne dogmaty, które chciały coś innego wnieść, coś innego powiedzieć ludziom. Tak, dziękuję bardzo. Tak, proszę. Ja chciałam go powiedzieć, że chrześcijaństwo Piotra nie jest oparte na opowiadaniach czy baśniach, mhm. tak jak, jeden, jak ten pierwszy wiersz, który cytowała Patrycja, ale właśnie na wielkości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak, tak, dziękuję bardzo. No właśnie, ten tekst uważam, że jest to istotny właśnie naocznego świadka, który, który był tam na tej górze, który, który widział i słyszał głos Ojca. I on, on sam właśnie o tym świadczy i zapewnia nas, jeżeli on to słyszał i że On w to uwierzył, to pisze, żebyśmy byli pewni, prawda, tego, że, że właśnie jak sam Janusz, Janusz podkreślał na samym początku, że ma, przy, ma być drugie przyjście Chrystusa który ma nas, ma nas stąd zabrać. I to jest niesamowicie istotne, właśnie te wszystkie myśli są tutaj, uważam, że, że kluczowe, właśnie które przedstawiają nam tą pewność w to, co miało miejsce i, i jak powinna wyglądać też nasza wiara. Teraz będę prosił może Aniu, żebyś mogła przeczytać nam dziewiętnasty werset pierwszego, listu, pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czyńcie, czy, przepraszam, a wy dobrze czynicie, trzymając się goniby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Tak, dziękuję bardzo. Tutaj jest, tu jest w tym wersecie wiele myśli. Yy, no może, może zaczniemy właśnie od tego rozumienia, co to znaczy trzymać się tej pochodni. W jaki sposób mamy trzymać się tej pochodni, tej ciemności? Jak Wam się wydaje? Tą pochodnią jest przekaz, mhm. jaki prorocy kiedyś dali. Od setek, tysiącleci już mhm. można to było wiedzieć. Ludzie to znali, ale tego nie rozumieli. Dopiero zostało to potwierdzone przez życie, działalność Jezusa Chrystusa, przez objawienie Ducha Świętego. Mhm. I teraz to stało się, stało się to takim przewodnikiem, pochodnią, która nabrała naprawdę wspaniałego blasku, mm -hmm. że ludzie mogli w tym świetle, jakie ona wydawała, widzieć wyraźnie przed sobą drogę, po której zdążają. Tak, dziękuję dziękuję bardzo. To, te myśli są no, niesamowite, które tutaj w tym wersji są przedstawione, prawda? Że, że, że właśnie mamy, trzymacie tej, tej pochodni, która świeci świeci w ciemności, i wiadomo, rozumienie tej ciemności to jest ten świat, który jest wokół nas, który, który często przedstawia wypaczone rozumienie Boga i tak dalej. No i właśnie, to światło, ta pochodnia ma być słowo Boże, prawda? Mają być właśnie te proroctwa, które, które, jak Janusz przedstawił, które nas prowadzą do, do tego wielkiego światła. I to jest, to jest właśnie niesamowite, żebyśmy mogli trzymać się tej pochodni. W tej, w tej właśnie ciemności. Dobrze. A czym właśnie jest ta jutrzenka, która, która tutaj ma ma wzejść w nasze serca, jak on się wydaje? To jest są parę interpretacji w zasadzie tych, tych słów, tak? A jak, jak, jak powinniśmy to rozumieć? Czym jest ta jutrzenka? Jutrzenka to właśnie Jezus Chrystus, mhm. który jest tym światłem, które ma oświecać naszą drogę, którą się będziemy posuwać w czasie ciemności, w świecie, który na pewno jest pełen niebezpieczeństw i dlatego ważne jest, aby przechodzić przez życie ze światłem, ze światłem, który będzie w naszym życiu, będzie w naszym sercu. Tak, dziękuję. Ja bym tak osobiście jeszcze wyjaśniła tą jutrzenkę, że jest to jakby przyjęcie Chrystusa do swojego serca i zrozumienie mhm. właśnie i tych proroctw, i tego słowa, które On nam mhm. pozostawił, I, i faktyczne takie rzeczywiste, osobiste poznanie Chrystusa. Tak, dziękuję. Tak, tak, tak. tak to, to, jest, to jest myślę bardzo istotne, bo można byłoby pomyśleć, że jutrzenka to będzie wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, i go zobaczymy. To będzie faktycznie już ta literalna jutrzenka, ale tu mówi o tym, że jutrzenka w Waszych sercach. Tak. Czyli my nie mamy żyć w ciemności cały czas, my już teraz możemy żyć w światłości. Jeżeli to wszystko, co Słowo Boże nam przekazuje, te wszystkie wspaniałe proroctwa, przepowiednie, będziemy mieć poukładane po Bożemu, tak, tak. że będzie to wszystko pasowało jedno do drugiego, jak to wspaniale nam Bóg przedstawił, a Duch Święty objaśnił, to my możemy już dzisiaj żyć we wspaniałej światłości, w pokoju, w radości i w pewności tego zbawienia. Dokładnie. No właśnie, tutaj trzeba pamiętać, że Chrystus jest podstawą zbawienia, i, i, i pismo święte całe mówi o Chrystusie. Cała wartość pisma świętego to jest Chrystus. Chrystus, Chrystus zresztą sam powiedział, że, że on przed nie po to, żeby obalić, natomiast przed po to, żeby wypełnić Pismo Święte, tak jak myśmy dotąd w zasadzie o, o tym też mówili. Tak samo Chrystus powiedział, że Wy badacie, powiedział to, to Faryzeuszom, Że Wy badacie Pismo Święte, myśląc, że, że w nim jest ży, żywot wieczny, a przez one tylko się składają świadectwo o mnie. Czyli, czyli zadanie Pisma Świętego przede wszystkim jest to, żeby składać świadectwo o Jezusie, mówić o Jezusie. Zresztą to, co myśmy dotąd właśnie mówili, to, i to mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Byśmy rozumieli, że, że Chrystus jest podstawą, prawda? A Pismo Święte jako wiarygodny świadek, jako pismo natchnione przez, jak będziemy dalej mówić, przez, przez Boga, przez Ducha Świętego, właśnie przedstawiają, przedstawia przede wszystkim Jezusa, który schodzi, który wchodzi do naszego serca i rozjaśnia, rozjaśnia nas, prawda? I to jest właśnie niesamowite. Więc tym, tak. Przede wszystkim przykrym jest to, że często możemy spotkać ludzi, którzy mówią, Ach, czytam, czytam i im dalej czytam, tym bardziej mi się to wszystko mąci, plączę i nic z tego nie wiem. I większy mam chaos i, i właściwie ciemność zamiast światłości. To jest tak. tragiczne. I tu apostoł Piotr dalej pisząc w tekście 20, mówi: Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie prorostwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. I to jest ważne, żebyśmy. Pismo Święte rozumieli, studiowali całościowo. E, mm -hmm. Wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego. Mm -hmm. Chcieli go zrozumieć i tak długo studiować, aż wszystko to nam się poukłada. I dziękować Bogu, że nie musimy tego robić każdy z osobna od, od zera. Tak, dziękuję. Tak, A głoszenie. nawet jeżeli robi to każdy osobno, to jak jesteśmy w grupie, chociażby teraz tutaj, kiedy możemy się wymieniać naszymi spostrzeżeniami, to dużo łatwiej jest dojść do właściwego zrozumienia niż we własnym y, pokoju i z własnymi myślami. Tak, dziękuję. Te myśli są istotne, bo, bo w zasadzie Pismo Święte właśnie przedstawia, że, że coś najważniejsze to jest poznawanie Jezusa Chrystusa, prawda? i poznając, badając Pismo Święte, to poznamy Chrystusa i im więcej tego, tego Chrystusa poznajemy, czyli im więcej światła jest w naszych sercach, to w końcu nas tak rozjaśni, że naprawdę zobaczymy, że to jest prawdziwe, właśnie to prawdziwe światło, to, 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 to ta prawdziwa jutrzenka, która, która jakby oświeca całe nasze życie. I, i mi się wydaje, że, że, że to Piotr miał na myśli, żebyśmy rozumieli, że, że głównie chodzi o to, żebyśmy mogli naprawdę rozumieć, że, że poznanie Jezusa jest najważniejsze jak zresztą apostoł Jan napisał, że życie wieczne jest, jest, jest to, abyśmy poznali Jezusa Chrystusa, który, który został objawiony przez Ojca. Teraz Janusz, mogę ci poprosić, żebyś przeczytał ten werset, który już czytałeś, 20 werset i może też 21 pierwszy, gdybyś mógł przeczytać. Jeszcze raz 20 Przede, tak, 20, wszystkim, 20, 21. przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem świętym. Tak, dziękuję. Ten tekst no, przedstawia bardzo ciekawy dylemat, który w zasadzie wielu chrześcijan dotyczy. Jak możemy rozumieć, co znaczy, że proroctwo, pisma, czyli Pismo Święte, znaczy mówiąc, nie podlega dowolnemu wykładowi? Jak my to rozumiemy, te, ten zwrot? No, bo bardzo często mogłoby i tak często jest przez różnych ludzi stosowane, używane do potwierdzenia jakiejś tezy, którą oni zakładają. Ja na przykład tak. wymyśliłem sobie, że e, zrobię coś takiego, prawda? I na poparcie tego znajdę kilka tekstów z Pisma Świętego, z kontekstu, zręcznie zestawionych i proszę bardzo, Pismo Święte to mówi, ja mam rację. I takich mamy bardzo wielu proroków. Dzisiaj zawsze byli tacy i często takich można było spotkać. I niestety bardzo często, bardzo sprytnie to robią. Ponieważ pamiętajmy, że nikt nie jest sam, sam studiując Biblię. Albo studiuje Pismo Święte pod natnieniem Ducha Świętego, albo studiuje Pismo Święte pod natnieniem Ducha... Świętego, Szatańskiego, mhm. który też ma tutaj cel w tym, aby odpowiednio zinterpretować i człowieka poprowadzić. Tak, dziękuję bardzo. Tak, proszę, e, tak jak y, nasza y, cały przewodnik do tego naszego studium jest y, Paść Owieczki moje, to, to jest ogromna troska tego pasterza. W czasach Piotra najprawdopodobniej musieli być fałszywi prorocy. Fałszywi nauczyciele, że on ostrzegał przed tym, żeby jednak nie mieć własnej interpretacji proroctwa, tylko aby Duch Święty prowadził kościół, który będzie miał jedną naukę. Tak, dziękuję bardzo. Te, te myśli naprawdę są, są wartościowe. No właśnie, bo, bo często, często naprawdę widzimy, że, że jest tyle, możemy nawet powiedzieć, tyle denominacji chrześcijańskich, tyle myśli. Tyle interpretacji różnych tekstów biblijnych, które w zasadzie często się nie, nie zgadzamy. No właśnie, jed, jeden z zasad, zasad które możemy też znaleźć, jeżeli chodzi o ogólną interpretację, to, to to, że, że właśnie jest, jest yy, większa społeczność chrześcijańska, która zgodnie interpretują tak, a nie inaczej, pewien tekst biblijny. No ale, jak mówiłem wcześniej, jest tak, że jest wiele tych, tych grup chrześcijańskich, które, które interpretują właśnie na własny sposób. Yy, z kolei, no, no właśnie, musimy, musimy mieć pewne zasady interpretacji Pisma Świętego i tak samo nawet samo, samo Pismo Święte mówi o pewnych zasadach, które też będziemy zaraz też czytać. No właśnie, w jaki sposób możemy, możemy zrozumieć z tego tekstu, że rzeczywiście to, w jaki sposób ja myślę o, o tych tekstach biblijnych, prawda, to, to naprawdę jest to... Jest to myśl, którą, którą Pan Bóg zawarto tutaj w Piśmie Świętym. Czy z tego samego tekstu, którym się czytali, czyli z 21 wersetu, czy, czy coś możemy więcej wyciągnąć? Możemy jakby tutaj w tym, w tym, wersecie, w tym tekście znaleźć y, y, rozumienie tego, tego tekstu, czy nie? Myślę, że ten właśnie 21 mhm. wiersz o tym wyraźnie mówi, że proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej. No dokładnie. Lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni no. Duchem Świętym. Tak, tak, dziękuję. No właśnie. Yy, czyli, czyli widzimy, że jeżeli Duch Święty natchnął proroków, natchnął osu, osoby, które, które pisało Pismo Święte, czyli dokładnie teraz musi być to, to samo działanie, żebyśmy mogli rozumieć to słowo. Bo już Duch Święty natchnął, tak samo nas musi działać w naszym życiu, żebyśmy jako odbiorców dokładnie tego słowa, tak. Żeby działać w nas, po żebyśmy mogli też odpowiednio, czyli właściwie też interpretować, chociaż możemy powiedzieć, że, że każdy mówi, że jest znakym przez Ducha Świętego, to też jest znowu problem, tak? Ale, ale właśnie jest to pewien warunek, tak, że, 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 że wtedy, kiedy, kiedy właśnie modlimy się Ducha Świętego, że, że On przyjdzie w nasze osobiste życie, że On będzie nas prowadził, wtedy, kiedy Pismo Święte, przemawia do mnie osobiście, prawda? Kiedy jesteśmy kierowani przez Ducha Świętego. Więc to jest, to jest niesamowicie istotne, chociaż, jak mówiłem wcześniej, też to, to, to nie do końca jest tak, że, że każdy, który mówi, że jest anchiony, to tak jest, bo, 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 bo jest to różnie rozumiane. Z kolei, oczywiście, jak mówiłem wcześniej, są pewne zasady interpretacji pisma świętego, tak? które, które musimy je wyraźnie się trzymać, i które samo, samo pismo święte samo siebie tłumaczy i wyjaśnia. I tutaj jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli, że, że jeżeli, jeżeli ktoś nie rozumie, Według tego, jak Pismo Święte przedstawia siebie, jak trzeba interpretować, to, to jesteśmy pewni, że to nie jest, nie jest ten duch, jak, też, jak mówił Janusz na sam, yy, przed chwilą, że to nie jest ten duch, który rzeczywiście możemy znaleźć właśnie w Piśmie Świętym. Yy, dobrze. Czy ktoś ma, ma znaczy, jakieś no, myśli też? Tutaj oczywiście warto, można do tego sięgnąć, do, do kontekstu tak. całego Pisma Świętego. I mm -hmm. nie tylko musimy opierać na tym, co apostoł Piotr mówił. Bo mamy tak, wielu, tak. wielu innych pisarzy, proroków i autorów Pisma Świętego, którzy pisali, i takim współczesnym Piotrowi był również apostoł Paweł, prawda? Tak. I on, prawdę mówiąc, to wiele więcej napisał niż Piotr. Mhm. Chociaż trudno przeceniać, co jest ważniejsze, bo wszystko było bardzo ważne. Paweł pisze w ten sposób do Tymoteusza w drugim liście, w trzecim rozdziale. Że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. A więc to nie znaczy, że skoro teraz myśmy, ja i Piotr i jeszcze paru innych apostołów napisali kilka bardzo wspaniałych listów i ksiąg współczesnych, które były w czasach Jezusa i trochę później, to już wszystkie inne są nieważne. To już nie musimy do nich sięgać, bo to jest przeżytek. To, jest, to są starocie, które są nic nieznaczące. Uh -huh. Bo myśmy teraz napisali, mówić ale tak nie jest. Całe pismo. Całe pismo, uh -huh. i dobrze jest, jeżeli my też tak rozumiemy, jeżeli y, Biblię traktujemy jako całość. Nie wybiórczo tą księgę, tę księgę, czy tamtą, czy ten zestaw, czy inny. Tak, dziękuję. Może rzeczywiście przeczytamy te, te, te wersety z trzeciego rozdziału, drugiego ulicy do Mateusza od 15 do 17 wersetu. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak dziękuję. Ten tekst jest bardzo wyraźny i możemy powiedzieć konkretny, bo on przedstawia właśnie jakie, jakie, jakie ma funkcje, jakie ma znaczenie Pismo Święte. Tak? No i właśnie jak my rozumiemy, czy ten tekst zapewnia nas, że, że Pismo Święte jest Pismo z autorytetem? Słowo Boże, które ma autorytet, który, który działa w naszym życiu? W jaki sposób możemy te, te słowa rozumieć? Cały czas możemy się uczyć. Dla mnie to jest istotne, że mogę się cały czas uczyć z Pisma Świętego. Mm -hmm. Obojętnie, ile lat to trwa, to nie jest ani okres szkoły podstawowej, ani gimnazjum, czy jakiegoś innego kursu, ale jest to całe życie. I cały czas. Mogę znaleźć z nim coś nowego, coś, coś jeszcze pożyteczniejszego, co mi jest potrzebne i przydatne. To jest wspaniałe. Mhm. Czyli, jak ja powiedziałeś, że przez całe życie, czyli na każdym etapie naszego życia znajdziemy tam odpowiednią treść. Taki tekst, który zawsze mówił mi o tym, że jednak pismo święte ma rację to trawa usycha, kwiat opada, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I, czyli te słowa, które były wypowiedziane, w każdym czasie będą aktualne. Hmm. Są aktualne. Tak, dziękuję. Ja bym też dodała, że tak naprawdę tylko studiując Pismo Święte możemy poznać Boga, możemy zrozumieć Jego wolę. Nie da się bez czytania, bez tak naprawdę wgłębiania się, nie, nie tylko odczytywania, ale hmm. bez wgłębiania się w to słowo nie da się poznać Boga. I, co za tym idzie, nie da się rozumieć tego, co On chciał nam przekazać. Tak, dziękuję. Właśnie, pismo święte, jak jest napisane, obdarza mądrością ku zbawieniu oczywiście. Pismo święte nau naucza nas, wykrywa błędy w naszym życiu, poprawia nas. Czy zdarzyło się kiedyś, że pismo święte na przykład. No, do Was przemówiło tak, że, że napominało, napominało Was w jakiejś tam sprawie. Że coś robiliście nie tak, a nagle otwieracie pismo święte i widzicie, że to jest głos Boga, który mówi do Was, słuchaj człowieku, nie rób tak, tylko rób, rób inaczej. Albo który, mu, który przemówił w taki sposób, że, że pokazał Wam na przykład, nie wiem, jakiś błąd, któryście który zrobili, albo, albo nawet może grzech. Czy były takie przypadki w Waszym życiu? Ja bym. Powiedział, że każdy przypadek, kiedy zrobiłem coś złego, niestety był, byłem świadomy tego, że robię coś złego. Mhm. I nie musiałem szukać jakiegoś specjalnego tekstu Pisma Świętego, bo, no bo tak się składa, że do Pismo Świętego od dzieciństwa, tak zresztą jak tutaj mówił Paweł do Tymoteusza, go już uczyłem się i ono zawsze było i jest tym, tym takim. Mhm. Tą, tą skalą porównawczą, albo kierunkiem, po którym mogę poznawać, czy idę w dobrą stronę, czy w złą. I daleko nie, nie muszę nigdy szukać. I przykre jest to, że trzeba powiedzieć, że, że chociaż znając tak dobrze to Pismo Święte, to jednak e, moja skłonności i moja słabość nie, nie potrafiły mm, ulec zniwelowaniu, ale często zabierały głos. I dochodziły do, do tego, że, że mną rządziły. To jest przykre. Na szczęście, że e, Jezus potrafi mimo tych naszych słabości, uczynić nas doskonałymi. To jest nies niesamowite, bo tu pisze Paweł, aby człowiek Boży był doskonały, czyli co idealny, nigdy nie zbłądzi, nigdy nie pomyli się nic. Nigdy bym tego sobie nie pomyślał. Ale. Dzięki Bożej miłości czuje się doskonały. Tak, I właśnie tak? dla mnie jest Proszę. to wciąż tak. taką zachętą do czytania słów, które są zawarte w Biblii, dlatego, że tam mamy różne charaktery ludzi mhm. i doskonałych i mniej doskonałych i takich, których się wstydzilibyśmy i których też Bóg się wstydził, ale jednak o nich mówi, że nie jest to Biblia nie jest słowem Idealnych ludzi, tak jest. tylko przeglądem różnych charakterów. I to tak jest często nadzieją, i dla mnie no, no, upadam. Nie wszystko jest tak, jakbym chciała. Każdego dnia staram się kolejny dzień rozpocząć z Bogiem, ale i tak wiem, że nie jest to ideał. Ja nie jestem tym ideałem. O. I tak jak do wielu mężów bożych, Chrystus. Poddawał swoją rękę, to wiem, że im może dla mnie podać. I to jest ta nadzieja. To jest to mhm. piękne, co, co każdego dnia możemy odczytywać w Piśmie Świętym. Tak, dziękuję bardzo. Tak? Ja tak sobie myślę, że chyba mogłabym mnożyć y, takich sytuacji, kiedy mhm. coś było niejasne, coś było trudne, i nagle okazywało się, że to już w Biblii jest zawarte. Y, chyba naprawdę bardzo dużo takich sytuacji, ale takim namacalnym dowodem na to, że Biblia to jest słowo Boże i ma moc. Właściwie takim, no takim przykładem jest dla mnie mój mąż, który kiedyś, którego poznałam, kiedy był kompletnie albo obojętny, albo właściwie jeśli chodzi o niektóre nauki Boże, przeciwny. I kiedy miałam okazję obserwować, jak człowieka po prostu anty, który czasem, nasze rozmowy były czasem bardzo trudne, bo on wręcz po prostu naśmiewał się z niektórych rzeczy, jak ty w to w ogóle wierzysz. E, widziałam, jak po prostu stopniowo, nawet ja już traciłam nadzieję, ja stwierdziłam, hmm. nie, to już, to jest niemożliwe. A widziałam, jak po prostu Bóg go zmieniał, kiedy zaczął czytać Słowo Boże, kiedy wcześniej, no Biblia była, tak? Gdzieś tam wiedział, że była. Nawet kiedyś czytał. Ale kiedy zaczął faktycznie czytać Słowo Boże, widziałam, jak stopniowo się zmienia. I to jest dla mnie taki żywy dowód na to, że to słowo ma moc i że to nie może być słowo ludzkie. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za te piękne przykłady i, i uwagi, które były odnośnie właśnie rozumienia tekstu biblijnego. Tak, też mogę powiedzieć o wielu przykładach, kiedy właśnie Pan Bóg działał przez tekst biblijny w moim życiu. I rzeczywiście, jak tutaj trochę jak Ania też wspomniała, że, że właśnie te, te przykłady, prawda, gdzie pokazane jest przede wszystkim grzechy pokazane są grzechy ludzi. Możemy powiedzieć, że, że, że jest dużo rzeczy pozytywnych, ale zobaczcie, że, że nawet najbardziej drobny grzech koło kolei, ko opisanego w Piśmie Świętym, to on jest tam wspominany. Czy to na przykład Mojżesza, czy to Dawida i tak dalej, więc wszyscy ci bohaterowie nagle się okazuje, że, że to byli wielkimi grzesznikami. No, i właśnie, jak tutaj Janusz też powiedział, że, że tak samo będąc, widząc to życie, widząc moje życie, to tak samo często jest, jest życie, które jest może na, nawet pełne grzechu, to jednak czuję się właśnie człowiekiem, bożym człowiekiem, doskonałym, tak jak to jak jest w tym wersji 17 przedstawione. I to jest niesamowite, bo, 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 bo Pismo Święte działa na mnie osobiście. Znaczy Duch Święty przez, przez Pismo Święte działa na mnie osobiście, działa na każdego z nas osobiście, prawda? I on zmienia nas. Całe pismo jest stanowione, i dlatego. To pokazuje nam, że, że Pan Bóg działa niesamowicie przez swoje słowo w życiu każdego człowieka. Dlatego zachęcam Was naprawdę szczerze, abyśmy badali Pismo Święte codziennie. Ja pamiętam, jak, jak miałam pięć lat, nie mogłem jeszcze czytać tak dobrze Pismo Święte, to babcia zawsze brała mnie do siebie wieczorem i czytała mnie po, po, po historię po historii. i mówiła mi o tych historiach i tak dalej. I, i, i właśnie Starajmy się też zachwycać siebie i innych słowem Pisma Świętego, bo to jest naprawdę to jest słowo, które daje nam życie na co dzień, które pokazuje nam, że, że, że nawet jak padamy czasami, nawet jak grzeszymy czasami, to, to właśnie Pismo Święte pokazuje w jaki sposób Pan Bóg zajmuje się tym grzechem, I w jaki sposób Jezus zajmował się grzesznikami na co dzień. I to jest niesamowite, bo, bo wtedy kiedy poznajemy właśnie to świat, jakie jak jest opisane w w wersecie 19, pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra, że to światło nas rozjaśnia coraz bardziej i bardziej. A wtedy, kiedy rozjaśnia nas, to ciemność odchodzi. Czyli ten grzech odchodzi z naszego życia. I to jest niesamowite, wtedy, kiedy widzimy te, te niesamowite przemiany. Dlatego zachęcam was do, do, do studium Słowa Bożego i oczywiście do studium, przede wszystkim, listów y, na posła Piotra. I kończąc to, to dzisiejsze nasze studium, y, zakończmy modlitwą i y, 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 Pomodli się Ania na koniec. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za tą chwilę, kiedy mogliśmy rozważać życie nasze w obliczu słów, słowa Twojego, w obliczu proroctw, jak spełniały się one dla współczesnych Piotra, jak również proroctwa te spełniają się dzisiaj. Dziękujemy, że zadbałeś o nas, że nie zostawiłeś nas samymi, ale dałeś nam Ducha Świętego, który pomaga nam zrozumieć słowa, że możemy razem, wspólnie interpretować je. To pomoże, żebyśmy nigdy nie byli tymi niewłaściwymi interpretatorami słów, które kierujesz dla nas, ale żebyśmy zawsze. W obecności Ducha Świętego, w obecności Słowa Bożego, każdego dnia mogli wzrastać. Amen. Amen. Dziękuję Wam serdecznie za bycie z nami podczas tego studium i zapraszam za tydzień który, na temat, który będzie dotyczyło oszyłych poroków.